Bry. Bry, bardzo mili moi. Witam w postkomentum. Nie wiem, który numer. Kurczę, nie przygotowałeś się, Michał. A zaraz wam powiem, który numer. Wiem to, dowiem się zaraz. No, a tak w ogóle nie, no postkomentum musi w końcu być. Te komentarze się namnożyło. A mnie nie było prawie tydzień. W sensie nie obrabiałem YouTube'owego kanału mojego, więc kanału. Więc lapsusy językowe będę miał nadal. Więc się, że tak powiem, wymknęło spod kontroli troszkę. No troszeczkę tylko. Już wam miśki mówię, który numer będzie. 80! O Jezus, łozim 0, ale dalej 69 nie zrobiłem, nie? Bo 69 to mój ulubiony numer, zostałem go na specjalną okazję. Wiem, niektórzy z was, zwłaszcza ci moi wierni widzowie stali, to mnie już nienawidzą za moje obietnice, których nie dotrzymuję, na przykład o stadionach, prawda? Napadła propozycja, żebym królik zrobił za mnie te stadiony, bo się jara piłką nożną, tak. To nie jest głupi pomysł. Królik ma bardzo duży potencjał do tego, żeby nagrywać i ja go namawiam. On siebie sam też namawia. Ale to na razie pozostaje w kwestiach namawiania, bo królik jest taką osobowością, która potrzebuje dojrzeć do wielu rzeczy. No więc, idźmy do postkomentum. Ojej, Katarina Hut. Katarina Hut, kochana, nie znam cię jeszcze, ale strasznie ci dziękuję za ten wysyp komentarzy, który zrobiłaś. Skomentowałaś chyba prawie wszystkie moje filmy. Odkryłaś mój kanał i skomentowałaś wszystkie filmy, które zobaczyłaś. Nie będę czytał wszystkich twoich komentarzy, oczywiście niektóre przeczytam. Ale no to tylko dlatego, że musiałbym po prostu zrobić specjalną serię dotyczącą twoich komentarzy, bo jest ich tyle. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo, dziękuję w ogóle nie tylko tobie, Katarina Hut, ale na twoim przykładzie, Katarina Hut, dziękuję wszystkim tym, którzy oglądają wszystkie moje filmy z takim zainteresowaniem. Jak mi się wydaje, bo gdyby nie było zainteresowania, to byście nie oglądali. To bardzo miłe i pocieszające w tym kontekście, że czas, który spędzam na nagrywaniu tych filmów, nie idzie na darmo. Że jednak ktoś mnie słucha, ktoś mnie ogląda i jeszcze się podoba. Bardzo fajnie, dziękuję. Naprawdę dziękuję. Co my tu mamy? Alfred Szamion. Pod moim filmikiem Niemcy się skończyły. Dzięki za filmik, fajny koleś z ciebie. Dziękuję. Pozdrawiam z Dublina, żyję tu 13 lat i żygam tym krajem. Myślę wyjechać do Niemiec Wschodnich. Alfred Szamion to nie jest głupi pomysł. W Niemczech Wschodnich się zrobiło tanio. Wiem, że spora grupa Polaków z Polski kupuje sobie nieruchomości przy granicy po stronie niemieckiej, bo jest tanio, bo się tam wsie powyludniały i tak dalej. Że może być nawet taniej niż po stronie polskiej. Daleko nie ma. Wiem, że sporo Szczecina się przeniosło na stronę niemiecką. Pokupywało sobie tam grunty lub domy i dojeżdżają codziennie do pracy do Szczecina. Daleko nie mają, więc no to nie jest głupi pomysł. Co my tu mamy dalej? Jedźmy. Zygfryd Kuczkiewicz. O, jaki ciekawy wpis. Też pod filmem Niemcy się skończyły. Wydaje mi się, że ty się przepoczwarzyłeś w trakcie lotu, skoro teraz kolega mówi do ciebie Michael, a nie Michał. Papierowy patriota. Tak ci było źle we własnym kraju, że teraz Ukraińcy cię zastępują i się cieszą. W czasie wojny rząd też był patriotyczny na wyjeździe. Ty masz patriotyzm w żołądku, tam gdzie lepiej zjesz, tam gospodarzowi nawet talerz wyliżesz. Zygfryd Kuczkiewicz, nie chcę być nieuprzejmy, ale pierdolisz, chłopie, głupoty straszne, nie masz zielonego pojęcia o emigracji, nie wiesz, czym się to je, nie wiesz, skąd się to wzięło. Zrobiłem o tym już kilka filmików. Takie pierdolenie, no to jest kolejna wypowiedź na zasadzie nie znam się, ale się wypowiem. Tak, Zygfrydzie Kuczkiewiczu. Nie znasz się, ale się wypowiadasz. Mówi do mnie Michael, ponieważ do mnie ludzie mówią albo Michał, albo Michael. Obydwie formy są poprawne i obydwie formy są moim imieniem. Ja w dokumentach mam Michael. Już teraz. No ale cóż zrobić? Komuś się widocznie nie podoba to, że się przepoczwarzyłem w samolocie. Co my tu mamy dalej z tak zwanego postkomentowania? Hieretis Mata Potina Lada. Pozdrawiam. Emilka 833. Cześć Emilka. Ja cię też bardzo serdecznie pozdrawiam. Kalimera, Kalispera, Kalinichta. Dalej. A, proszę. Bronek. Mike, jak to jest? Jesteś muzułmaninem, a na szafce stoi menora. No właśnie, jak to jest? Michael coś ogrywa, nie? No właśnie, niech to pozostanie wielką tajemnicą wiary. Domyślajcie się dalej, a może się znajdzie jakiś detektyw, który odkryje, o co chodzi. Jak dobrze pooglądacie moje filmiki, to się dowiecie, bo w jednym powiedziałem, dlaczego ta menora tam stoi. W jednym albo nawet w dwóch. Taki byłem. Tak.
Dopiero dziś znalazłem, piszesz Bronek, twojego bloga i mógłbyś opowiedzieć o tym, jak stałeś się muzułmaninem? Mógłbym, ale już o tym też opowiadałem w innych filmikach. I dobrze, że gdybyś wprowadził numerację swoich filmów. No, to nie jest głupi pomysł, Bronek. Wprowadziłbym numerację filmów. Chyba, że już jest ich tyle, że to znowu mi zajmie z tydzień. Bartuś Wieczoruś, nie no, ta gnojówka mnie rozwaliła. Co, to ci historia. No, ale to jest historia z gnojówką, jest prawdziwa. Wpadłem do niej. Było, nie było, moi drodzy. Sławomir... Czekaj, czekaj. A, no tak. Ja sobie tutaj komentuję sam do siebie, spokojnie. Oddychajmy wszyscy, równomiernie. Sławomir Krawczyk. Pierwsze to, że ze wsi jesteś, to widać, słychać i czuć. Baby ci brakuje i pierdolisz, bo jesteś sam. Sławomir Krawczyk, kolejna wypowiedź. Nie znam się, ale się wypowiem. Tak, jestem z wsi 300-tysięcznej, właściwie 350-tysięcznej wsi o nazwie Katowice. Taka duża wieś na południu Polski, gdyby ktoś nie wiedział. Baby mi brakuje? Nie, nie brakuje mi baby. Facta mi też nie brakuje, bo nie jestem sam, jak napisałeś. Widzisz, zobaczyłeś 5 minut filmu i się wypowiadasz. A co do ze wsi jestem, to spójrz na swoją miniaturkę zdjęcia. Albo przejrzyj się w lustrze. Ewelina Zielińska. Lubię w tobie pozytywną bezczelność i tupet połączony z luzem. Takiego określenia na swój temat jeszcze nie słyszałem, ale to bardzo miłe. Dziękuję pani Ewelina Zielińska. Trzymaj tak dalej. Nie oglądam cię tak samo jak i Atora, tylko słucham. Musisz to wybaczyć i możesz się drapać gdzie chcesz. Ale ja to wybaczam, Ewelina Zielińska. Ja wiem, że większość osób mnie słucha, a nie ogląda, dlatego pozwalam sobie na taki luksus jak drapanie się. Mikolaj Węcl, pouczać. A, to chodzi o patronizing. Dziękuję za podpowiedź, ale już Królik mi podpowiedział, że to chodzi o pouczanie, bo mi zarzucił, że go pouczam. Tak. Katarina Hut, sabzi, a to o moich przyprawach w kuchni Michała. Piszesz, zabzi oznacza w języku farsi, jak i dali, warzywo zielone. Kurma zabzi to jest nic innego jak sos przypraw warzywnych. Te wszystkie przyprawy, które w tym pan Michał w tym gotowaniu używa, nie jestem żadnym panem. To ja znam z afgańskiej kuchni. Przysmaki afgańskiej, jak i indyjskiej kuchni polecam, a pakistańska kuchnia jest bardzo ostra. Powiedziała pani Katarina Hut. Powiedziałem, będę cię częściowo, pani Katarzyna Hut, cytował, bo jest strasznie dużo twoich wpisów, za co, tak jak już powiedziałem wielokrotnie, dziękuję. Alan Poe, kłania się Finlandia, masz rację w 100% przyjacielu, dobrze, mówisz wszystko w temacie. Aha, to pod moim filmem Niemcy się skończyły, widzę, że się popularny zrobił. Tęsknię za moim Dolnym Śląskiem, pisze Alan Poe, pozdrawiam i nigdy Polska nie zginęła i nie zginie. Miejmy nadzieję, bo nie wiadomo, co Rusy szykują, słuchajcie. No, różnie może być, to wiecie, teraz się ostatnio posranie trochę robi. Manny Perk, cóż za zbieg okoliczności, masz urodziny tego samego dnia, co ja. Chyba mam już odpowiedź, dlaczego tak miło mi się ciebie słucha. No. Max Pająk, no widzisz, my barany sobie w życiu radzimy. No, radzimy sobie, niestety. Często mniej lub bardziej fajnie. Anna Wieczorek. Oglądam kilka twoich starych filmików i widać, jaki postęp zrobiłeś. Stwierdziłam, że też mam podobne problemy z komunikacją i zaczęłam też mówić sama do kamery, aby usunąć z siebie te wady, które mi się w sobie nie podobają. Bardzo pozytywnym człowiekiem jesteś i tak trzymaj. Dziękuję ci bardzo, Anna Wieczorek. Powiem wam też jest gwoli podsumowania roku, bo tak jak już wielokrotnie powtarzałem w ostatnich kilku tygodniach, teraz na przełomie roku jest mija równy rok, odkąd zacząłem nagrywać i tworzyć kanał YouTube'owy. I sam widzę ogromne zmiany. Ogromne zmiany. Gdzie jak zaczynałem nagrywać, to mi się wydawało, że jestem medialny i w ogóle fantastyczny. Teraz jak patrzę na te moje pierwsze filmy, to się z żenady łapię za kolana po prostu i wbijam sobie paznokcie w nie, próbując wydłubać rzepkę na żywca, taki ból sobie sprawdzić, żeby nie czuć tego bólu, który oglądam tam siebie samego sprzed roku. No. Ale powiem wam, praca z kamerą i praca z mikrofonem samym z sobą bardzo pomaga. To taka porada dla tych, którzy na przykład mają problemy z komunikowaniem się, czy z występowaniem publicznym, czy no, publicznym w sensie nawet takim, że występujecie przed grupą czterech osób, na przykład w pracy robicie referat czy coś, czy w szkole. Warto sobie siebie samego nagrywać i potem sobie oglądać, bo nikt nie będzie tak konstruktywnie krytyczny jak wy sami wobec siebie. Wyłapywać sobie na przykład błędy językowe, lapsusy, te wszystkie i, a, e, to jest zmora w ogóle dla każdego, nie? Ja to do dzisiaj mam, chociaż już tyle nagrywam. A zdarza mi się robić... Aha, chciałem to powiedzieć. No, takie rzeczy. Nie, polecam. To prywatnie, nie musicie tego nikomu pokazywać oczywiście. To prywatnie, sami dla siebie, zróbcie takie rzeczy.
to pozwala się rozwinąć. Tak. Czekajcie, bo szukam komentarzy, do których mogę się odnieść, bo jest mnóstwo komentarzy, do których lepiej, żebym się nie odnosił, zwłaszcza teraz. Remy the Fox. Cześć, Remy the Fox. Obelix w młodych latach wpadł do kotła z magicznym wywarem, przez co stał się nieziemsko silny. Ty wpadłeś do gnojówki. Ale i tak jesteś fajny. Ale i tak jesteś fajny. Lisek. No, porozmawiamy na privie. Dark Assassin 41. Może opowiesz, czym się różni bycie homo od niebycia homo? Oczywiście poza stosunkiem seksualnym. Dark Assassin 41 nie opowiem, z prostej przyczyny. Mogę opowiedzieć o tym, jak jest być homo, ale nie mogę tego porównać do tego, jak nie być homo, bo nigdy nie byłem nie homo. Nie wiem, czy rozumiesz, co chodzi. No. Piterek 12, wsi spokojna, wsi wesoła, obornika woń dookoła. No właśnie, obornik będzie mnie prześladował. No jest, stąd znowu tam. No dobra, nie będę czytał. Stanowo.com, no cześć moja kochana youtuberko. My to się w ogóle uwielbiamy ze Stanowo.com, po prostu pasjami. Wpadłem do gnojówki, bo śledziłem koguta Jakubowski 2016, cytat na koszulkę. Właśnie, kochani, bo się Jakubowski to po Hiszpanii ma taki kilka przemyśleń, a Królik się zobowiązał mi w tym pomóc. Zobowiązał się mi pomóc. On tu siedzi, patrzy teraz na mnie zdziwionym okiem, że pomoże mi rozruszać biznes z koszulkami, z moimi cytatami, będą. I seria bielizny z cytatami z Jakubowskiego będą. Na każdy dzień tygodnia inne majtki. Z innym cytatem. właśnie o tej mojej kolędzie tańczowej, to moje gotowanie żaby. To ja, taki nick, to ja. No chyba liczyli, że internaci sobie po nich pojadą, wyłączyli możliwość komentowania pod tą pseudokolędą. Żałosny lewacki przekaz. Masz rację, zmieniłem zdanie o panu Turnau, o tej pani to chyba nie było konieczne. No cóż ja wam mogę powiedzieć, no coraz bardziej się otwierają, że tak powiem, wrota tego, kto w tym kraju tak naprawdę za kim stoi. Moja ulubiona aktorka i postać życia teatralnego w Polsce, pani Krystyna Janda, którą pasjami uwielbiałem i nadal uwielbiam jako aktorkę. Natomiast już jako osobę zdecydowanie mniej, odkąd zasubskrybowałem jej fanpage na Facebooku i widzę, jakie ona po prostu brednie wrzuca. Pewnie to nie ona, tylko ktoś z jej polecenia kogoś zatrudniła, ale no pierdoli jak potłuczona i powinna zejść ze sceny, to jest moja opinia. No Krystyna Janda się już po prostu skończyła, a w moich oczach jako osoba, nie jako aktorka, jako osoba jest po prostu żenująco wulgarna w tym, co pisze, jest żenująco tania, jest przede wszystkim oderwana od rzeczywistości, albo chora psychicznie, albo wyrachowana, albo wszystkie trzy cechy w jednym. To jest moja opinia na ten temat. Straszne to było. Dla mnie to było takie, jakbym miał 6 lat i mi ktoś uświadomił, że Święty Mikołaj nie istnieje. Tak się stało z Krystyną Jandą, kiedy zacząłem czytać jej posty na Facebooku. Upadła, pewna świętość upadła. Maciej B. To ja już się o 8 miesięcy proszę o stadiony, matko, jak ten czas leci. Remy the Fox na to odpisał. Maciej B. może Królik powinien nagrać stadiony. Mike mówił, że się jara piłką nożną. Maciej B. dobry pomysł, bo z Michałem to jak krochę o ścianę, obiecuję i nic. No właśnie, ja mówię, no ja tak czasem coś naobiecuję, a potem nic nie robię, nie? Może Królikowi dam kamerę, pojedzie nagrać wam stadiony, tam West Bromwich Albion, Wolverhampton, Wolves i tak dalej. Chętnie, bo on lubi. Jeśli się porusza sam bez asysty do... To może jechać. Zakwerty 22. Bardzo powiem ci tak, pod faktorystą spiskową, bardzo ładne podsumowanie. Napisałeś to, nie ci imigranci steroryzowali kraj, lecz władze steroryzowały obywateli na rzecz imigrantów. Bardzo ładne podsumowanie sytuacji, którą mamy w Europie. Powiem wam w ogóle, że po tym wyjeździe do Hiszpanii, teraz zbliża się nowy rok, jestem zaskoczony poziomem spokoju wszędzie. A jeszcze wam opowiem o Hiszpanii wam jeszcze opowiadał, bo jeszcze nagram kolejny filmik o Hiszpanii, bo to, co przed chwilą tam zobaczyliście, to jest dopiero wstępniak. Ja wam powiem, jaki niski poziom zabezpieczeń i bezpieczeństwa jest na lotniskach, to mnie przerażenie ogarnęło. Bo ja mówię, 6 lat siedziałem w Anglii, nie wylatując nigdzie, no raz do Niemiec pojechałem na tydzień, ale to jeszcze było dawno, dawno temu, w 2012 roku. Jeszcze nie było tak ostro z imigrantami i w ogóle z terroryzmem, aż tak. Teraz leciałem, to byłem przekonany, że po prostu te lotniska to jest takie, wiecie, to są twierdze nie do zdobycia. Kurwa.
Powiem wam, tak wszystko ludzie mają w dupie. Policja na nic nie zwraca uwagi, ile w ogóle tam jest. W Maladze w toalecie leżała wielka torba papierowa, w środku były jakieś rzeczy. To leżało na umywalce, na to nikt nie zwracał uwagi, to było bezpańskie tam. W kiblu na największym lotnisku w południowej Hiszpanii. I w dupie. Nic o chodzi. No, coś tu jeszcze mamy. Retriever. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę kolędę, to o tej kolędzie właśnie kolorowej, tęczowej, Bogu i tak dalej, to pomyślałem, że jest to kolejna taka piosenka, która po prostu sobie robi z tej całej imigracji jaja, ale niestety tak nie jest. Nie wiedziałem, że ktoś tak znany może zrobić tak przesiąkniętą propagandą piosenkę. No właśnie. Bardzo dobrze zauważyć, kolego. Czy coś tu jeszcze mamy? Daniel Wojtaj, daj nam film z tej Malagi, please. Dam, zmontuję to, dam. No, musi się zmontować, tych filmików jest trochę. Mówiłem wam, że nagrywałem dużo. Ci coś jeszcze? Nie. Kochani, to koniec postkomentum na dzisiaj. A, Viola Rad, ciebie przeczytam na sam koniec. Violarat, uwielbiam słuchać te pierdoły. Jesteś pozytywny, a to najważniejsze w naszym wariatkowie. Wesołych świąt. Wesołych świąt i wszystkiego dobrego z okazji nowego roku. Moi drodzy, to tymczasem Borem Lasem. Ja wracam do montowania filmu z Hiszpanii, bo jest tego trochę do zmontowania. A wy sobie to zobaczcie wszystkiego do śniadania i życzę wam udanej soboty, udanego kakaoka, kawki, herbatki. Ewentualnie jak ktoś zaczyna dzień od wina, tak jak my z Królikiem w Hiszpanii, to też życzę udanego wina, tylko starajcie się nie napierdolić przed obiadem, bo potem ciężko trafić do ust widelca, no można do oka, więc trzeba uważać. My uważaliśmy. To na razie. Do zobaczenia, miłej soboty.